Witajcie w kolejnym ABC Tuningu, niedzielnym ABC Tuningu. Prosiliście, żeby pokazać Wam, jak wyregulować prawidłowo zawieszenie gwintowane, jak i również, czy są metody, żeby je zabezpieczyć, tak aby następnego roku już po zimie, jeżeli ktoś jeździ na co dzień z takim zawieszeniem, można je było swobodnie rozkręcać. Tak więc ze mną dzisiaj jest Sebastian, więc Sebastian mi pomoże. Natomiast słowem wstępu, wiecie, że jestem przeciwnikiem zawieszeń gwintowanych, jeżeli mówimy o zaczynaniu przygody z tuningiem. Dlaczego? Wiecie, jak to jest, nie? Jeżeli nie mamy za dużego pojęcia na temat jazdy na gwintowanym zawieszeniu, to co już kiedyś powiedziałem, może się sporadycznie zdarzyć, że jest źle wyregulowane, bo nie umieliście wyregulować, wyregulowaliście na ilość zwoi, na oko, co ostatnio widziałem na warsztacie, god damn it. Jedziecie w zakręcie, jest jakiś mały uskok, nierówność w asfalcie, zawieszenie jest twarde, samochód jest przyglebiony, jedziecie bardzo szybko, w tym momencie tylne zawieszenie lub przednie zawieszenie na uskoku Wam się odrywa, jak idziecie w łuku i co się dzieje dalej? Ja wiem, są sklepy internetowe, które mnie na Facebooku wyśmiały po tym odcinku z zawieszeniami, serdecznie pozdrawiam, czapka z Daszkiem, promujcie sobie dalej, co promujecie. Natomiast tak, jeżeli masz już naprawdę ochotę, musisz pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, regulacja. To nie może być tak, że ty sobie wyregulujesz na oko czy jakoś tak. To musi być wyregulowane za pomocą miary, punktu odniesienia, o czym zaraz Wam powiem. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Jak dobierać zawieszenie gwintowane? Czy opierać się najtańszą półką, bo nie mamy budżetu, czy dozbierać sobie parę złotych? Wiecie, ja powiedziałem, takie bardzo słuszne rozwiązanie, na przykład już jeżeli mamy naprawdę grubą furę, no to jest zawieszenie gwintowane z możliwością regulacji twardości. No ale to już mówimy o budżetach powyżej 7-8 tysięcy złotych, często gęsto. Jakie do gry wchodzą półki, jeżeli chodzi o taki gwint do 2-3 tysięcy złotych? To pewnie może być to Febi, może być to KW, natomiast dzisiaj na rynku najbardziej popularne są najtańsze produkty. Ja nie neguję, że one są najgorsze, tak? Na przykład AP czy MS Technik i tak to dzisiaj wygląda. Tak więc zastanów się, jeżeli masz zamiar założyć zawieszenie gwintowane i już naprawdę się uprzesz, nie chcesz robić tego na sprężynie sportowej, sportowym amortyzatorze, co zalecam zawsze na początek. Zastanów się, czy nie dołożyć po prostu paru złotych, gdzie kupować, jak dobierać, o tym powiem na końcu filmu, tak więc po kolei przejdźmy może do tego, jak wyregulować, bo jak założyć zawieszenie gwintowane, no to chyba możecie cofnąć się do odcinków typu rozkładanie kolumny McPhersona we vlogach, jak zacząć przygodę z mechaniką. Często może być też tak, że już dostajecie złożoną kolumnę McPhersona w zależności od sprzedawcy, więc tak naprawdę jest tylko plug and play wyjąć i przejdźmy do regulacji. Jak zbudowane jest zawieszenie gwintowane? Jeżeli mówimy o McPhersonie, to tak jak widzicie, jeżeli nie mamy McPhersona, Volkswagen, BMW, prawda Sebastianie? Tak. No to występuje nam taki układ, tak? I regulacją służy tak naprawdę nam od wysokości do wysokości. Natomiast tak, żeby wyregulować zawieszenie gwintowane, zawsze w zestawie dostajemy właśnie specjalny klucz. I teraz Sebastianie, jaka jest zasada regulacji zawieszenia wysokości? Mówimy o punktach odniesienia, musimy mieć punkt. Stały jest. Stały punkt samochodu, czyli na przykładzie tego zawieszenia możemy powiedzieć, że przykręcone do nadwozia u góry da nam odniesienie tutaj na tym talerzu, który jest częścią amortyzatora. No, mierzymy odległość, z każdej strony musi być ta sama. Ta sama, tak. Co do milimetra musi się to zgadzać, nie możemy sobie pozwolić na jakieś tam różnice. Zapytam lakonicznie, na podniesionym samochodzie regulujemy najpierw przód, potem tył, to jest obojętne, ale nie może być tak, że wiesz, randomowo na przestrzał koła, tylko no nie, zaczynamy nie. Od przodu, tak? Więc podnosimy sobie cały przód, możemy zrobić to na kobyłkach, zresztą zaraz Wam pokażemy u nas, jak to wygląda i mierzymy, tak? Sztywna miara, dobra miara, co do milimetra powinno nam się zgadzać odległość. Teraz bierzemy sobie od punktu odniesienia i do dolnego talerza mówisz, tak? Mierzymy do punktu, gdzie jest osadzona sprężyna na dole, tak? No, nakrętki mogą nam się minimalnie różnić, więc żeby zapobiec temu, mierzymy od punktu położenia się sprężyny. No właśnie, bo wiele osób, zresztą Ciebie nie było ostatnio, ale mi się zdarzyło, nie powiem jaki samochód, bo nas rozpoznają, a przyjechał pacjent, podniósł samochód, rozkręcił z lewa, rozkręcił z prawa, nic nie wymierzył i co? No na ilość zwoi, no to się tak nie da chyba, co? No nie. I teraz, jakie są konsekwencje źle ustawionego gwintu? Tutaj na przykładzie naszego Seata możemy powiedzieć to, co nam dzisiaj powiedział, że był na geometrii i się okazało, że każde koło luści pas w drugą stronę i tak dalej, więc to musi być to naprawdę. Znaczy, no, nie do końca. Wiadomo, że w każdym samochodzie zmienia się geometria koła podczas opuszczania tego samochodu na dół, tak? Zmieniają się kąty. Względem tego pan diagnosta może nam powiedzieć, że jest coś nie tak w zawieszeniu. Na pewno będzie to różnica wysokości z prawej strony i z lewej strony samochodu, jak go opuścimy. Też powinniśmy to skorygować, zmierzyć ten samochód znowu i zobaczyć, jak faktycznie nam leży.
Teraz tak, najważniejsza rzecz, klucz dedykowany do zestawu, nie może to być żadne gówno uniwersalne, chyba się ze mną zgodzisz. Tak. Jedna ważna rzecz, źle wyregulowane zawieszenie, tak zwane na oko, to samochód na zakręcie będzie Ci tańczył. No, na pewno w którąś ze stron będzie skręcał lepiej, a w którąś ze stron będzie skręcał gorzej. I jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, że jeżeli skręcimy na maksa, tak, no bo to jest duża regulacja, to tak naprawdę rzeczywiście kąty mogą nam się rozjechać, bo nie mamy w tym momencie regulacji na wahaczu, na szerokość, tak? Tak. Bo o tym też trzeba powiedzieć. Dobra, Sebastianie, może pokażemy widzom mniej więcej, jak to wygląda, jak to się skręca, bo tak jedna nakrętka jest kontrująca, tak, druga jest ta właściwa do regulacji. Więc tak przykładowo po prostu przelecimy sobie szybciutko na jakąś daną wysokość, odmierzymy, zobaczymy, pokażemy też przesadzie. Słuchajcie, nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Budowa takiego układu jest z dwóch sprężyn. Dlaczego? Ta jest miękka sprężyna. Po co? Tak ładnie to zobrazowałeś przed chwilą, że jak lecimy jak wariat... Fuck you, thank you, thank you, proszę. Słuchaj, lecimy jak wariat, co się dzieje? No gdyby jej nie było, to już nie byłoby tak ugięte. Rozumiecie, o co chodzi? I to by był bardzo duży problem. Po to jest ta sprężyna właśnie, żeby tutaj nie doszło do sytuacji, że nam coś się dziwnego stanie. Natomiast jeżeli chodzi o samą regulację, to co? Klucz dedykowany. Odkręcamy, co to jest kontra. No, odkręcam. I w tym momencie możemy ustawić żądaną wartość dla naszego zawieszenia, tak? Tylko pamiętajcie, żeby go nie zglebić na maksimum. Po ustawieniu żądanej wartości należałoby zakontrować. Mieć dwa klucze, żeby to zakontrolować. Teraz powiedz Seba, z jaką siłą to dokręcić? O, już mi rozpoczę. Dobrze, nie? Mhm. Nie, no słuchajcie, nie żeby przegiąć, tym kluczem nie przegniesz za mocno, ale tak, żeby się nam zatrzymało to, już z oporem było. Dlaczego? Jeżeli będzie za luźno, no drgania spowodują to, że nam się coś zacznie może rozkręcać. Tak, jeżeli przepniesz za bardzo, to już tego możesz gwint naderwać, chociaż nie wiem, jaką musiałbyś mieć siłę, żeby takim urządzeniem, znaczy ty to pewnie mógłbyś zrobić, żeby się naderwał gwint, żeby takim urządzeniem to zrobić. Przejdźmy jeszcze do samochodu, coś wam powiemy i coś pokażemy przy samochodzie. Jednym podstawowym błędem, który często widzimy i spotykamy, Sebastianie, to co? Jest mierzenie, w ogóle jak można mierzyć od błotnika do opony? Raz, że tu jest półkole. I to jest debilizm, a dwa, no różnie jest użyta opona. No tu widzimy, kolega od Seata nam się przygotował już do sezonu zimowego. Tak. Więc to trzeba mu powiedzieć. Natomiast tak, zawsze musisz znaleźć sobie dostęp, tak? Tylko widzisz, co w momencie, kiedy jest problem z tym dostępem? Nie, no nie mamy tu problemu z dostępem, jakbyś włożył tam rękę do góry, swoją magiczną, złap na talerzyk górny. Dostęp mamy. No dobra, ale jak mamy dostęp do tego, mamy dostęp do mocowania całego do górnego mocowania amortyzatora, więc możemy mierzyć od, też to jest stały punkt zawieszenia, więc można mierzyć od niego. Powiedz mi, jeżeli jest samochód, w którym nie ma dostępu, no to należałoby zrzucić tak naprawdę i wyregulować sobie to na stole. No, wstępnie na pewno tak, nie? Wstępnie na pewno. Co ciekawe, co jeszcze możemy powiedzieć, jeżeli wyregulowałeś sobie zawieszenie, to i tak warto pojechać na tą geometrię, zobaczyć, co tam się pouciekało, że jest nie za nisko. Oczywiście, jak najbardziej, nie? Każdy demontaż zawieszenia czy przykręcenie zawieszenia wiąże się z tym, żeby to skorygować, tak? Regulacja często występuje przy sworzniu wahacza, czy można już, jeżeli naprawdę chcesz to auto obniżyć maksymalnie, no to kupić wahacz z regulacją, tak? I wtedy musi być kumaty pan diagnosta. Jeżeli go tak mocno opuszczamy na glebę tak zwaną, to na pewno wiąże się to z tym, że musimy dostosować resztę zawieszenia, tak? Czyli zakupić regulowane wahacze i inne rzeczy. No czyli co, no podsumowywując takie moje mądre słowo, kiedyś stworzyłem, podsumowywując, tak, co robię? Sumowywowo. Tak, sumowywowo. Trzeba powiedzieć, że zaczynamy od przodu, potem tyłu, na pewno nie tak, że robicie lewą stronę, a potem prawą stronę, bo to nie ma najmniejszego sensu. Zaczynamy od przodu, używamy sobie miarki co do milimetra, naprawdę, co do milimetra, bo mówię, no ta wartość jest w zawieszeniu, w geometrii, zresztą o geometrii zrobimy odcinek, bo ostatnio widziałem w sieci o geometrii, więc trzeba wypowiedzieć sobie parę słów. Od tego trzeba zacząć, no jakie są konsekwencje, jeżeli ja na gwincie, no to jeżeli montujecie, to poznacie, nie? Bo jeżeli jest bardzo mocny gwint, to i buda może pęknąć, tak? No, im twardsze zawieszenie, tym więcej buda dostaje. Po dupie. Tak, nie bójmy się używać tak brzydkich słów, po dupie. Teraz tak, przejdźmy do podsumowania, tak, po czterech literach. Przejdźmy do podsumowania, powiedzmy, jak postarać się zabezpieczyć zawieszenie gwintowane na zimę, żeby można je było rozkręcić na następny rok.
wielu z Was pytało mnie, Michu, jak zabezpieczyć gwint tak, żeby można go na następny rok używać swobodnie, wyregulować ponownie. No nie ma jakiegoś takiego złotego środka do zabezpieczania. Osobiście metoda, którą znamy, stosujemy, to tak jak powiedziałem, spłukać całe zawieszenie. Zresztą zobaczcie. Pierwszym elementem przy konserwacji, zabezpieczeniu zawieszenia po regulacji, przed regulacją, przede wszystkim przed regulacją, jest umyć całe dokładnie zawieszenie. Myjka ciśnieniowa, kerszer, cokolwiek, szybko, ciepło i fajnie. Następnie powinniśmy mieć smar. Wiecie co, no nie musi być to karamba, tak? Może być to jakikolwiek inny smar, znaczy innej firmy smar. Bardziej chodzi o to, aby to był smar niewypłukiwalny, tak? To jest akurat wysoko wydajny smar o wysokiej przyczepności i w tym momencie mamy pewność, że ten smar nam na tym gwincie zostanie przez cały rok, co pozwoli nam w przyszłym roku, jeżeli mamy ochotę zmienić felgi, cokolwiek zmienić, pozwoli nam tak naprawdę to zawieszenie swobodnie rozkręcić. Gdzie spsikać? No cały gwint, spsikać cały element gwintu, który będzie tutaj nam służył do tego. Co jeszcze? Co ważnego jest w tej metodzie, którą przed chwilą zobaczyliście? To nie chodzi o to, żeby tutaj nam ślizgało się czy coś. Smar się przylepia, jeżeli jest czysty gwint, do niego przylepia nam się brud i cacunio, jeździmy cały rok, na przyszły rok spłukujemy i smar, i cały syf i w tym momencie możemy swobodnie regulować naszym gwintem. Myśleliśmy, rozmawialiśmy przed odcinku, czy jakieś takie nerwbary, wiecie, jak się zakłada takie, za przeproszeniem, kondony, tak jak ja na kładzie jeździłem i się zakładało na amortyzatory, czy to by zdało egzamin. Nie jestem przekonany. Co w momencie, kiedy tam się dostanie woda? No może być jeszcze gorzej niż było. Gdzie kupować takie zawieszenia? Są różne firmy tuningowe. Ja muszę bardzo mocno podziękować jedną z takich firm, która rośnie na trójmiejskim rynku, no, którą z nami zresztą lubię, no, znamy się z chłopakami od dawna, jest Light i tutaj możecie wbijać do nich. Mają szeroką gamę, naprawdę szeroki wybór zawieszeń, zresztą powiększają asortyment i śliczne dzięki za bajery, graty, które daliście. Widzimy się na pewno niedługo też. Odwiedzajcie, zostawcie, powiedzcie, co chcecie jeszcze więcej od takich firm, czy chcecie jakieś rabaty. Możemy pogadać, zrobić jakieś rabaty na zakupy internetowe. No nie dziękuję firmie, której powiedziałem na początku, która uznała mnie za kretyna, który troszczy się o to, żeby nie montować gwintu do pierwszej jazdy. No, jeżeli nie wiecie, o jakiej firmie mówię, no to darmowa reklama poszła w odcinku ABC Tuningu 2 albo 3 o zawieszeniach. No i widzowie, zachęcam Was do subskrypcji gdzieś tutaj. Facebook, Instagram, co mogę jeszcze powiedzieć w następnych odcinkach? Co możemy zrobić w następnych odcinkach? Coś wymyślimy. No właśnie, coś wymyślimy. Tak więc trzymajcie się cieplutko. Poszło! No nie mogę, bo tak kurde mały Rudy się kręci. Rudy! A! Disco, 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 jestem blisko. Brian, dzisiaj mierzymy Twojego fiutka. Na 13 musi się skończyć. Da w drugą stronę. Dać ciebie i Hadę, czyli Hadę łysy. Hadę łysy. Error.